I teraz, proszę Państwa, przystępujemy do punktu 4.8, który byśmy wprowadzili do porządku obrad na początku sesji. I po prostu wpłynęło jeszcze pod koniec miesiąca pismo z Wydziału Mieszkalnictwa w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego. Kolega radny Stasiu Rajski stanął na stanowisku, żeby nie przedłużać terminu wydania opinii do następnej sesji, która, jak wiecie, odbędzie się w ostatni, a to jeszcze na końcu ustalimy termin, czy w ostatni czwartek, bo to będzie Wielki Czwartek, czy w ostatnią środę miesiąca. Dlatego też powstał projekt tej uchwały autorstwa zarządu w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną, w której wzięli udział koleżanka Ochyl i kolega Rajski. Natomiast dzisiaj odbyło się przed sesją posiedzenie Komisji Spraw Mieszkaniowych, o opinii której do tej uchwały dowiemy się, mam nadzieję, za chwilę. W związku z tym zarząd przedstawia Państwu projekt tej uchwały, a o opinię poproszę Komisję Spraw Mieszkaniowych. Bardzo proszę. Komisja Mieszkaniowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos na temat projektu tejże uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. 20 z Państwa głosowało za, 0, przeciw było 0 i wstrzymało się od głosu 0. Dziękuję Państwu uprzejmie za podjęcie.